Zakaria Bajtar jest bardzo dobrym technicznie zawodnikiem. Widać u niego holenderską szkołę. Na pewno będzie to bardzo dobra, twarda walka i mam nadzieję, że będzie ona zasługiwała na miano walki o pas mistrza Federacji Fight Exclusive Night. Zawsze marzyłem o tym, żeby zawalczyć o pas mistrza Fight Exclusive Night, więc jestem gotowy na każdego przeciwnika. Ten sport też polega na tym, żeby mierzyć się z coraz lepszymi przeciwnikami, sprawdzać samego siebie. Wojtek Wierzbicki w ostatniej chwili zastąpił Pawła Biszczaka w walce o pas. Zobaczymy, czy wykorzysta tą szansę. Fortunately for Pavel, that he is out, but I'm ready to fight, so I'm ready for anybody. I think the fight for the Fight Exclusive Night for the belt is awesome, because my last fight in Poland against Rampalski was one of the best fights in 2015. Pomimo zmiany, Zakaria Bajtar nie powinien lekceważyć swojego przeciwnika. Na moją walkę miało przyjechać bardzo dużo kibiców. Jeszcze zanim się dowiedziałem, że będzie to walka o pas, więc teraz jestem przekonany, że będzie ich jeszcze więcej i mogę ich zapewnić ze swojej strony, że pas zostanie w Polsce. I prepare for very hard, like every fight I train very hard and now I feel very ready